Witam. Ogólnie rzecz biorąc, to powiem tak. Jakby nie doceniłem, to powiem. Trochę głupio wyszło też, trochę niefajnie, trochę śmiesznie, a dla niektórych fajnie. Dziś o Bowie pogadamy. Zapraszam. O update'cie. Więc co jest za update? Bo nie wiem, czy znajdę. Może znajdę. Jak znajdę, to wam pokażę. Pu, 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 pu. Taki jest update. Proszę bardzo, to koniec update'u. Co jest jeszcze? Skins Monkey. Strona do. Co? Tylko jednego się da wpłacić? No, masakra. Wpłacimy jednego. Trzymajcie. Strona do wpłacania. Digli, trigger, dyscyplinę. Tak zwana. Także no, można wejść i w ogóle wpłacać se digle, trigger, dyscyplinę. I na niej są noże Bowie. Znaczy nie dziwne, że tak mało już. To dosyć niezaskakujące. I to właśnie wyszło całkiem śmiesznie, ponieważ pan John, ukochany wasz, wpłacił noże Bowie na stronę, dlatego bo się opłacało. W sumie no opłacało się, no ale nie na tyle, na ile by się dzisiaj opłacało. Więc co to powoduje? Smutek, żałość i rozgoryczenie. Tak zwane. Złość i niedowierzanie. Zaraz wam pokażę, jakie ten, tylko tego jednego digla. No, mogłem już ten, odpuścić wam tego, aby oczekiwać. Ale jeżeli też se chcecie powpłacać digle, bo digle kosztują 2,16 na Steamie, a są za 2,70 przy wpłacie. To można robić takie heszkę w meszkę, hehe, coś tam i tak dalej. Już się opłacił? Dzięki. I pewnie będzie można opłacić kolejnego i będzie tak po jednym. Nie, no może nie. Dobrze. Przechodzimy do materiału. Więc, jakie noże miał Dzon? Dzon miał dwa noże. Dzon miał takie dwa noże. Jeden miałem taki, ale nie taki, tylko taki. No właśnie. Taki nóż miałem. Proszę wyświetlić taki nóż, jaki ja miałem. Ja nie chcę oglądać noży, których nie miałem. I ten nóż zrobił takie bzip. O. Co daje 1000 ryby. Kurczę. I ja go sprzedałem na Skinny Smanki, stronie do wymieniania swoich skinów. Kupiłem go za 2600 RMB. A cóż, a zrobił bzip. Satgę. I miałem też ten nóż. I ten już miałem zwykły. I on zrobił tak. Bzip. I on zrobił 900 RMB. Jest to dosyć smutne. Nie powiem, że nie. I miałbym sobie teraz. Mógłbym sobie kupić kotlet schabowy na przykład. A nie mam. I wczoraj w nocy w zasadzie to jakby się działo i by się ogarnęło, to też by było dobrze. To są takie rzeczy, które wiecie. Tylko ja przeczytałem update na zasadzie added coś tam left-handed to Bowie. I pomyślałem, czy był na przykład. Ja pomyślałem w ten sposób, że był jakiś bug, że jak się zmieniało do lewej ręki, to coś było zbugowane, nie? Że jak się do lewej ręki brało Bowie, że się zmieniało rękę, to się nie odwracała perspektywa, tylko było coś zbugowane. Na przykład jakaś animacja była zjebana, czy coś takiego. Ja nie piję, bo tak jakby to jest tak długo, w sensie od kiedy tylko Bowie powstały, to one były w ten sposób zrobione. Ja myślałem, że tak ma być. Pytanie tylko, czy jeszcze nie jest tak samo z Falkionem? Czy Falkion nie ma dokładnie tego samego błędu? Bo jeżeli to jest błąd taki, po prostu, i Falkion też w ten sposób działa, to pewnie też zostanie w ten sposób naprawiony. I to może być dosyć dużo, bo Falkion też jest zjebany, jeżeli chodzi o te animacje. Ja myślałem, że tak ma być. Nie skojarzyłem tego. Gdyby ktoś mi to wysłał, że coś takiego jest, no to teraz dopiero jakby do mnie dotarło, że coś takiego się dzieje. W sensie dotarło do mnie już za późno, bo o 10 godzinie, ale wtedy nie mogłem nic z tym zrobić. No a gdybym był, to bym na szybko wziął na Skins Monkey, stronie do wymieniania swoich skinów, zakupił się Bowie i by było kurde gites majonez, nie? No właśnie. Jedyny mój plus to jest taki, że miałem jeden nóż Bowie. Mam nadzieję, że wy mieliście więcej nożów Bowie niż ja i macie jakieś noże Bowie. Bo kurczę blade, czemu by nie? No, jeszcze mam Night Bowie
Filtested, ale to jest coś na zasadzie 80 RMB, więc może już nawet nie będę pokazywał i szkoda gadać. Więc co? Informuję, że jeżeli ktoś ma z was Bowie, to warto użyć mózgu swego i zobaczyć, czy wam nie urosł Bowie. A jeśli ktoś nie ma Bowie, to nie wiem, może mu się spodoba nowa ręka i se kupi. Pozdrawiam was. No.